Na wstępie chciałem pogratulować właśnie wszystkim członkom koła, panu doktorowi Cymanowi za organizację tej konferencji. Panowie Daniel i Marek do mnie czasem przychodzili z różnymi trudnymi pytaniami, nie zdając sobie sprawy, że ja się nie znam w organizacji konferencji. Niemniej rzeczywiście dzieło bardzo znaczące. Jestem pod wrażeniem właśnie waszej zdolności organizacyjnej. Nie wiem, czy ktoś z państwa w ogóle się spodziewa, o czym ja chcę mówić. Tytuł jest, jak przypuszczam, dość enigmatyczny. Dlatego od razu państwu wyjaśnię, że intencjonalność jest takim pojęciem ukutym na gruncie fenomenologicznym. Natomiast fenomenologia jest nurtem w ontologii, a ontologia jest nurtem w filozofii. Także ten mój referat czy wykład będzie bardziej poświęcony zagadnieniom filozoficznym niż prawnym. Aczkolwiek właśnie jego celem jest przeniesienie tego pojęcia intencjonalności na grunt nauk prawnych. Filozofii prawa, teorii prawa, bo tutaj można tych nazw praktycznie zamiennie używać. Ontologia to jest inaczej metafizyka, czyli ten nurt filozofii, który się zajmuje istnieniem, bytem. A w naukach prawnych niestety moim zdaniem właśnie zbyt mało się poświęca uwagi kwestiom związanym ze sposobem istnienia instytucji prawnych. To znaczy, z jednej strony oczywiście można powiedzieć, że bez sensu, ale z drugiej strony to samo można powiedzieć w ogóle o całej filozofii, że ona jest bez sensu. I to, że dziś w dzisiejszych czasach tak troszeczkę uciekamy od zadawania sobie tych fundamentalnych pytań typu, kim jesteśmy, co my tu w ogóle robimy, dokąd zmierzamy w tym oceanie chaosu, mnie to nie odstrasza i zagadnienia filozoficzne, a zwłaszcza filozoficzno-prawne, całkiem mnie tu pociągają. No ale właśnie po co? Z jednej strony każdy z państwa wie, czym jest umowa i czym jest stosunek prawny, jak przypuszczam. To oczywiście te dwa pojęcia są ze sobą ściśle związane, bo umowa rodzi stosunek prawny, a często zresztą jest z nim utożsamiana. Jest to taki skrót myślowy, no niemniej jednak tak się właśnie dzieje. A z drugiej strony, to, że państwo wiedzą, co to jest umowa, no zakładam, że wiedzą państwo z zajęć na drugim roku, głównie na zajęciach z prawa cywilnego, także na trzecim roku na prawie zobowiązań. Natomiast można by powiedzieć, że co to jest umowa, równie dobrze może powiedzieć dziesięciolatek. On też wie, co to jest umowa. Tylko państwo wiedzą o tej umowie trochę więcej niż on. Natomiast w tym aspekcie teoretyczno-prawnym można jeszcze więcej informacji tutaj jakichś sobie na temat umowy wymyślić. I właśnie to będzie przedmiotem mojej wypowiedzi. Oczywiście o umowie, jak i o każdej instytucji prawnej można mówić w wielu aspektach. Na przykład my przede wszystkim mówimy w aspekcie prawnym, którego chyba nie muszę rozwijać, ale równie dobrze umowa może być zjawiskiem ekonomicznym, bo przecież rodzi jakieś przepływy pieniężne, może być zjawiskiem socjologicznym, dlatego że wiąże w pewne więzi społeczne członków społeczeństwa, ludzi. Może to też być zjawisko psychologiczne, umowa jest przecież pewnym sposobem wpływania na zachowania innych ludzi. Będąc związanymi umową, musimy zachowywać się w określony sposób, bo z reguły możemy się spotkać z sankcją w postaci stosowania przymusu państwowego. Także z jednej strony każdy wie, co to jest umowa, z drugiej strony można ją na tylu polach rozpatrywać, że moim zdaniem właśnie warto zastanowić się nad tym, czym ona jest w sensie filozoficzno-prawnym, ontologiczno-prawnym. Czyli jak istnieje umowa, jak istnieje stosunek prawny. Nie jest to kwestia, która w sensie temat tego referatu nie stanowi takiego zagadnienia, które jest jakimś rozwiązaniem konkretnego problemu. Raczej chciałbym przedstawić państwu propozycję dostarczenia pewnego narzędzia, które może być przydatne w praktyce również, ale chyba jednak głównie w badaniach teoretyczno-prawnych. Chociaż oczywiście no, badania teoretyczno-prawne znajdują swoje przełożenie na praktykę. Natomiast to przełożenie na praktykę bardzo często wymaga
długiego, długiego promowania danej instytucji teoretycznej w literaturze, w piśmiennictwie. Na przykład w tej chwili powszechnie uczą się Państwo na prawie cywilnym o czynnościach konwencjonalnych. Natomiast teoria czynności konwencjonalnych została rozpropagowana właściwie dopiero od lat 70. I zanim ona się przybiła do praktyki, to znaczy zanim nastąpiła sytuacja, w której no powiedzmy pełnomocnik procesowy przed sądem, mówiąc o czynności konwencjonalnej, może zakładać z wysokim prawdopodobieństwem, że sąd będzie wiedział, czym jest czynność konwencjonalna. Także to przejście od momentu, kiedy ktoś pierwszy raz o tych czynnościach napisał, do momentu, kiedy każdy o tym wiedział, no był dość długi. I tak jest z reguły z rozwiązaniami teoretyczno-prawnymi. Można by też tutaj w inny sposób argumentować to, że takie spojrzenie teoretyczne jest potrzebne. Mianowicie mówimy o związkach prawa podatkowego i prawa cywilnego. Czyli dwóch dziedzin, dwóch gałęzi prawa, które mają kompletnie odmienną metodę regulacji, cele regulacji, wspólne zasady, które, znaczy odmienne mają zasady, które są wspólne dla systemu danego prawa, danej gałęzi prawa. Inny jest ich przedmiot regulacji. Także dwie totalnie inne gałęzie, które jednak są ze sobą ściśle powiązane w sposób funkcjonalny. Już tutaj właściwie wielu z wcześniejszych prelegentów wspominało o tym, że prawo podatkowe jest w pewnym sensie wtórne względem prawa cywilnego, czyli ono opisuje konsekwencje dokonywania pewnych czynności cywilnoprawnych. I czasami jest tak, że jedno prawo za drugim nie nadąża. Pan profesor Brzeziński mówił o tych różnych rodzajach interakcji, wyróżniając trzy rodzaje interakcji pomiędzy prawem podatkowym i cywilnym. Na przykład to przejmowanie pojęć z prawa cywilnego przez prawo podatkowe. Ja bym tutaj jeszcze wyróżnił jedną interakcję, chociaż ona ma charakter raczej patologiczny, ze względu na to, że jest brakiem interakcji. Często jest mianowicie tak, że prawo podatkowe w ogóle nie uwzględnia dokonanej zmiany w obszarze prawa cywilnego. Przykładów tego można podawać dużo, na przykład to, co przed chwilą z panem doktorem Huchlą rozmawialiśmy na przerwie, nieuwzględnienie tego w przepisach dotyczących opłaty śmieciowej, że spółdzielnie mieszkaniowe od 2001 roku mają możliwość wyodrębniania lokali jako osobnego przedmiotu własności. To rodzi określone skutki podatkowe w postaci właściwie skutkiem podatkowym jest problem interpretacyjny w gruncie opłaty odpadowej. Inny przykład, w roku 2011 w Kodeksie Spółek Handlowych pojawiło się taka instytucja przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową. Samo w sobie brzmi dość przerażająco dla kogoś, kto się zajmuje tematem przekształceń podmiotowych, bo oczywiście przedsiębiorca w spółkę nijak przekształcony być nie może. No niemniej ustawodawca posłużył się takim nieprawidłowym formalnie określeniem. Na nazwanie takiej nowej restrukturyzacji polegającej na tym, że osoba fizyczna prowadząca przedsiębiorstwo wnosi to przedsiębiorstwo do spółki i następnie spółka uzyskuje poprzez sukcesję pełne prawa i obowiązki, które w tym przedsiębiorstwie były zawarte. Cóż, prawo podatkowe zauważyło tą nową instytucję dopiero półtora roku później, w roku 2013. Wcześniej w ordynacji podatkowej nie było przepisów, które by zapewniały podobną sukcesję na gruncie prawa podatkowego. I właśnie głównie do takich sytuacji, gdzie jedna gałąź prawa nie zauważa zmian w drugiej gałęzi prawa, przydaje się spojrzenie teoretyczno-prawne. Bo ono jest takim spojrzeniem z lotu ptaka, które pozwala nam wypełniać luki wynikające z niedokładności, nierzetelności ustawodawcy. Chciałbym przypomnieć słowa Szymona Rundsteina. To jest taki zapomniany filozof przedwojenny polski. Teoria i filozofia prawa pozwalają wykryć związek konieczny, jaki zachodzi w pstrej masie różnorodnych norm i przepisów, sprowadzić do jednego mianownika zróżniczkowany materiał. Rundstein był normatywistą, zwolennikiem Kelsena,
Może dlatego jest trochę zapomniane, bo normatywiści kojarzą się z takimi ultrasami pozytywizmu prawniczego, a pozytywizm prawniczy po wojnie no, nie znajduje się w jakimś... No, znajduje się w odwrocie. Natomiast moim zdaniem taka ocena normatywizmu jest krzywdząca, bo jednak normatywiści w moim odczuciu są ludźmi zajmującymi się głównie technicznymi aspektami prawa. Czyli nie chodzi tutaj o takie stwierdzenie, że prawo jest prawem i nie ma żadnej możliwości odwołania, czy prawo stanowione jest prawem, nie ma żadnej możliwości odwołania się do prawa natury. Raczej normatywizm dla mnie jest takim podejściem, które wyjaśnia, czym w ogóle jest prawo, czym jest norma prawna. A źródło pochodzenia normy może być różne. To może być prawo stanowione, ale to może też być prawo natury. I też norma może z tego prawa natury wynikać. A więc Rundstein bardzo słusznie powiedział, że ta teoria jest po to, żeby wykryć związek konieczny, a więc wprowadzić pewien porządek. I właściwie ten mój referat też jest pewną propozycją uporządkowania naszej wiedzy o tym, czym jest umowa, czym jest stosunek prawny, zarówno w aspekcie podatkowo-prawnym, jak i cywilno-prawnym. Natomiast nie jest jakimś nowoczesnym, nowym rozwiązaniem konkretnych problemów. Przede wszystkim chciałbym zaznaczyć, że samo cywilno-prawne pojęcie umowy, chociaż ono powszechnie znane i wałkowane na tysiąc sposobów, nie wystarcza tutaj. A to z tego względu, że no jednak prawo podatkowe i cywilne mają zupełnie inne cele regulacji. Prawo podatkowe bardzo często pomija nawet istnienie umów w prawie cywilnym. Mówiliśmy tutaj, pan profesor Brzeziński wspominał, o tych tendencjach sądowych do pomijania pewnych czynności cywilnoprawnych, tych, które są akurat niewygodne w oczach sądu, które powodowałyby, że podatnik omijałby przepisy prawa podatkowego. To tak zwane obejście prawa podatkowego polega przecież właśnie na tym, że wykorzystujemy instytucje cywilnoprawne nie po to, do czego one zostały pierwotnie przeznaczone, tylko po to, żeby sobie obniżyć opodatkowanie. Na przykład to, co często wspominam na ćwiczeniach, chociażby skąd się w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych wzięła umowa depozytu nieprawidłowego. W ogóle umowa, o której nikt nie słyszał. Gdyby nie to, że właśnie za jej pomocą można było omijać podatek od czynności cywilnoprawnych, należne do umowy pożyczki. No tak naprawdę pożyczka i depozyt nieprawidłowy polegają na tym samym i w jednej i w drugiej umowie jedna strona przekazuje na własność jakiejś rzeczy oznaczone co do gatunku, zwykle są to pieniądze, druga za jakiś czas ma je zwrócić w tej samej ilości, tej samej jakości. No i cóż, jeżeli nie powiemy, kto komu płaci, to ta umowa jest nie do wykrycia, znaczy nie jest do wykrycia, którą umową jest dana transakcja. Na przykład, jeżeli ten, kto bierze pieniądze, płaci wynagrodzenie temu, kto daje, to to jest pożyczka, bo widać, że interesem strony jest to, żeby jedna ze stron dostała jakieś finansowanie, które jest jej potrzebne. Ona będzie korzystać z tego finansowania. W depozycie nieprawidłowym przepływ wynagrodzenia jest odwrotny, mianowicie płaci ten, kto oddaje pieniądze, bo tutaj kauzą tej umowy jest przechowanie pieniędzy. Natomiast jeżeli pieniądze idą pod stołem i nie wiadomo, w którą stronę idą, mówię tu o pieniądzach z tytułu wynagrodzenia z tytułu tej umowy, można bardzo łatwo udawać, że zawarliśmy umowę depozytu, a tak naprawdę jest to ukryta umowa pożyczki. Także często jest tak, że umowa pozorna jest zawierana po to, żeby obejść przepisy prawa podatkowego. I akurat pozorność umowy jest takim przykładem, gdzie również w prawie cywilnym ta umowa jest wadliwa. Natomiast często są wykonywane czynności cywilnoprawne w pełni dopuszczalne z punktu widzenia prawa cywilnego, natomiast kwestionowane przez organy podatkowe w zakresie skuteczności tych czynności w prawie podatkowym. I właśnie to, że jedna i druga dziedzina tutaj mogą zupełnie inaczej traktować te same czynności cywilnoprawne, też skłania do tego, żeby się zastanowić, czym właściwie jest ta czynność, ta umowa, ten stosunek prawny, który rodzi umowa, czym są właściwie podmioty prawa, czym są uprawnienia i obowiązki. Takim punktem wyjścia dla badań teoretycznych jest stwierdzenie, że umowa nie istnieje fizycznie. Tak nikt z Państwa nigdy nie widział stosunku prawnego, tego jestem pewien.
Dlatego, że stosunek prawny nie istnieje w sposób fizyczny. To jest pewna relacja pomiędzy podmiotami prawa, które mają względem siebie uprawnienia i obowiązki. Mówimy tutaj o istnieniu niematerialnym, no bo z drugiej strony ta umowa z pewnością istnieje. I sposobami istnienia zajmuje się właśnie ten nurt filozofii zwany ontologią, czyli inaczej metafizyką. Nurt, który jest w filozofii dostępny, obecny od samych początków filozoficznych, czyli od myśli Platona czy Arystotelesa. I właściwie od początku też filozofowie szukali odpowiedzi na to, co to są przedmioty, które są, ale ich nie ma. To znaczy takie, które istnieją, ale niematerialnie. Platon zwłaszcza podzielił przecież przedmioty na idee, czyli no takie byty, które nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistym świecie, i podzielił też przedmioty na, oprócz idei, na przedmioty istniejące realnie, które są odbiciem tych idei, które są takimi boskimi, no właśnie bytami idealnymi, stąd się wzięło słowo idealne, czyli doskonałe. No, oprócz tego jeszcze Platon wyróżniał byty matematyczne jako odrębny świat, demiurka jako twórcę kosmosu, byt transcendentny. W każdym razie to właśnie Platon był takim specem od istnienia niematerialnego, natomiast Arystoteles raczej się zajmował bytami realnymi, stąd w filozofii się pojawił ten podział na nurt realny i idealny. Świetnie zobrazował to Rafael, nie wiem, czy znają Państwo obraz Szkoła Ateńska, jest tam w centrum obrazu Platon, który wskazuje w górę, w stronę tych bytów idealnych, boskich. Jest też Arystoteles, który wskazuje w dół, na sprawy przyziemne. Niemniej filozofowie tego czasu się podzielili na realistów i idealistów. Potem święty Tomasz na przykład pisał o aniołach jako bytach niematerialnych. Z kolei filozofowie współcześni też się tym zajmowali. Na przykład Hartmann wskazywał sferę idealną i realną. Popper przedstawił trzy światy, czyli świat przedmiotów bądź stanów fizycznych, świat stanów psychicznych, czyli myślowych, i też jeszcze trzeci świat, który polegał na tym, że były tam przedmioty, właściwie nie przedmioty, to ciężko nazwać, raczej treści myślowe, pewne uporządkowane idee. Myśl naukowa, twórczość, to jest właśnie ten trzeci świat popperowski. Także na gruncie filozofii języka się pojawiły różne teorie dotyczące sposobów istnienia. A w pewnym momencie to się wszystko zaczęło też przebijać do filozofii prawa. Na przykład ci z Państwa, którzy są na piątym roku, nie wiem, czy są takie osoby, ale na piątym roku jest przedmiot, chyba że coś się zmieniło, ale powinien być filozofia prawa czy teoria prawa. I tam między innymi się wspomina o instytucjonalnej teorii prawa McCormicka i Weinbergera. Oni się właśnie oparli na filozofach języka, na Elżbiecie Enskomp i na Serlu. Mimo że moim zdaniem to oparcie się było takie troszeczkę na zasadzie z braku laku i git-git. Bo Enskomp i Serl się zajmowali filozofią języka, czyli tym, jak istnieje język, jak ludzie postrzegają rzeczywistość, jak ją nazywają. A to ujęcie może być przydatne dla prawników, ale nie jest ujęciem natury ontologicznej. Więc instytucjonalna teoria prawa, która wskazuje, że prawo tworzy pewne fakty społeczne, pewne instytucje, nie jest tak naprawdę ontologią prawa. Właśnie ontologia prawa w zasadzie nie istnieje. Ona się pojawia cząstkowo. Na przykład Artur Kaufmann, Carlos Cossio z polskich teoretyków prawa, Jerzy Lande, Czesław Znamierowski, Szymon Rundstein, oni pisali ontologię prawa, ale żaden z nich nie wskazał jakiegoś takiego systemu bardzo szerokiego. Bardzo szerokiego, który by obejmował wszystko, co w prawie może istnieć i we wszystkich dziedzinach prawa. Też teoria czynności konwencjonalnych, którą w szerszy sposób rozwinięto w Poznaniu, takie nazwiska jak Nowak, Frankowska, Zieliński, Ziembiński. Jest to teoria chyba najbardziej, która największy rozdźwięk uzyskała i w Polsce, i w świecie. Tak jak mówiłem, przebiła się do praktyki przecież, co jest stosunkowo rzadkie. Ale ona dotyczyła po pierwsze tylko, czy głównie czynności cywilnoprawnych, i to głównie
samych czynności, a nie dotyczyła na przykład tego, czym jest podmiot, czym jest ten stosunek praw, raczej czym jest umowa, czym jest oświadczenie woli. Na tym się głównie skupiała ta teoria. A więc wszystkie te obecne teorie były takie dosyć mało przydatne dla, czy są przydatne w dość niewielkim stopniu dla naszych rozważań, które polegają na tym, żeby stwierdzić, czym w ogóle jest ta umowa, czym jest podmiot prawa jednocześnie cywilnego, podatkowego, bądź tylko jednej z tych gałęzi prawa. Natomiast warte zauważenia jest to, że wyniki badań kilkorga z tych filozofów opierały się na gruncie filozoficznym zwanym fenomenologią. I rzeczywiście to ujęcie fenomenologiczne jest bardzo użyteczne. Nie chcę tutaj właściwie mówić o tym, czym jest fenomenologia, bo to jest nurt niesamowicie szeroki i w nim dość ciężko jest znaleźć wspólny mianownik. Początkowo był to ten fenomen, czyli zjawisko, które jest percypowane przez człowieka, ale później on się tak rozwinął, że ten wspólny mianownik gdzieś tam się rozbił. W każdym razie, moim zdaniem, warto wykorzystać w teorii prawa, bardzo użytecznej właśnie dla określenia tych związków między poszczególnymi gałęziami, w tym między prawem cywilnym i podatkowym, wykorzystać system ontologiczny stworzony przez Romana Ingardena. To był polski filozof, który kształcił się w Niemczech, potem wrócił do Polski. Swoje główne dzieło, które nosi ciekawą nazwę Spór o istnienie świata, pisał w latach wojennych i krótko powojennych. To jest taka cegła. Przez co już po samym wyglądzie tego zestawu książek, zresztą to jest praca niedokończona, tam są trzy tomy, z tego jeden podwójny, ale to nie jest gotowa praca, tam jest tylko wstęp tak naprawdę. Po rozmiarach tej pracy można już stwierdzić, jak niesamowicie szczegółowy i precyzyjny system został stworzony przez Ingardena. To się w ogóle nie da się porównać do tego, co stworzyli inni z tych filozofów, o których wspominałem. I dlatego właśnie ta teoria istnienia Ingardena jest moim zdaniem świetna do wykorzystania w naukach prawnych. Dlaczego? Otóż Ingarden wychodził z takiego założenia, i tu podam taki cytat, że człowiek szuka wartości moralnych, kulturalnych i estetycznych, ale nie znajduje ich w przyrodzie, w tym, co istnieje fizycznie. Człowiek musi sam wytworzyć warunki zaistnienia tych wartości, zwłaszcza kulturowych. No i tu już cytat. Dzięki szczególnej umiejętności przewidywania ich jakości, człowiek wytwarza na podłożu świata realnego przez odpowiednie przetworzenie niektórych rzeczy i wywołanie pewnych procesów nowy świat. Świat kultury ludzkiej, w którym wartości się ukazują. I ten świat kultury ludzkiej nie tylko jest tworzony przez człowieka, ale Ingarden zauważa, że ten świat oddziaływa z powrotem na człowieka. To znaczy człowiek się zmienia pod wpływem dóbr kultury, osiągnięć społecznych, które sam wytwarza. Oczywiście człowiek w rozumieniu ludzkość, bo jedni ludzie wkładają coś do tej całej nauki, kultury i całego świata, już teraz użyję tego pojęcia intencjonalnego, natomiast niektórzy tylko z tego biorą, czy głównie z tego biorą i pod wpływem tego świata w jakiś sposób zmieniają swoje nastawienie do życia, do świata. Kolejny cytat z Ingardena. Ten świat zależy od świadomości człowieka. Rzeczywistość ta jest jedynie pewną warstwą intencjonalnie wytworzoną i jakby nałożoną na podłoże realnej przyrody. Czyli mamy tutaj dwuwarstwowość tego świata. Z jednej strony mamy realną przyrodę, z drugiej strony pewne znaczenie, pewne wartości, które są wytworzone w oparciu o tę fizykalność. Tak naprawdę intencjonalność jest tym samym, co konwencjonalność czynności konwencjonalnych. Przypomnę, że taka czynność ma znaczenie większe niż wynikające tylko z samego fizycznego wyglądu tej czynności. Na przykład, jeżeli ja komuś podaję rękę, to znaczy nie tylko, że chciałem go dotknąć, a nawet właśnie nie to oznacza, tylko ma to znaczenie przywitania, bądź na przykład zawarcia umowy. Taki znak, że doszliśmy do porozumienia. A więc podanie ręki ma znaczenie większe niż wynikające tylko z samego faktu fizycznego
tej czynności, mamy tutaj do czynienia z pewnym znaczeniem, które jest umownie, właśnie, umownie przyjęte w danym społeczeństwie. Do sfery tej należy na przykład dzieła sztuki, no bo na przykład powieść. Powieść to jest wytworzenie pewnego nowego świata. I na przykład dzięki temu, że wszyscy znamy daną powieść, możemy rozprawiać o kimś, kto nigdy nie istniał. Na przykład możemy sobie porozmawiać o Raskolnikowie i jego motywach dokonanej zbrodni. Możemy? No możemy, bo zakładam, że wszyscy albo większość z nas wie, kim właśnie był czy nie był Raskolnikow. W pewnym sensie był, ale to nie jest takie istnienie, które byśmy nazwali istnieniem realnym. To jest właśnie istnienie intencjonalne. Inny przykład to teorie naukowe, języki, państwa, instytucje prywatne, publiczne, no i wreszcie systemy prawne, pieniądz na przykład. Ingarden nie zajmował się tym bliżej, tylko wskazał, że uważa systemy prawne za światy intencjonalne. I oczywiście zwaliła się na niego krytyka realistów, na przykład Kotarbińskiego, który zarzucił, że no, jak można mówić, że coś istnieje, skoro nie istnieje. Ale właśnie realiści nie zauważają, że istnienie intencjonalne, czyli to konwencjonalne, nie jest istnieniem tego samego typu, co istnienie realne. Ono jest tak naprawdę fikcją istnienia. I tu z kolei też można się odwołać do Feichingera, to jest taki niemiecki filozof, który stworzył tak zwaną filozofię als ob, czyli jak gdyby. On twierdził, że dla nowoczesnego życia społecznego, czy nawet w ogóle dla życia społecznego, niezwykle użytecznym instrumentem jest przyjmowanie fikcji. Na przykład mamy taki rekwizyt. Co to jest? 5 dyszek. Ale spójrzmy na stronę fizyczną tego rekwizytu. To jest pomięty papier. Czyli co? Śmieć. Czy nie? No właśnie, nie uważamy tego za śmieć, mimo że pod względem estetycznym to można by powiedzieć, że sreberko po wefelku jest ładniejsze, bo się błyszczy. Ale to jednak temu rekwizytowi przyznajemy wartość. Myślę, że każdy by się ucieszył, gdyby to ode mnie dostał, ale nie dostanie. My się umówiliśmy jako społeczeństwo, że ten banknot będzie miał znaczenie. Oczywiście, no tutaj znowu różne teorie, czym jest prawo, czyli jak my się umówiliśmy. Można powiedzieć, że jest to umowa społeczna. Można powiedzieć, że jest to wynik działalności suwerena, który nam tworzy jakieś prawo, któremu się musimy podporządkować. Niemniej fakt jest jeden. Jeżeli żyjemy w społeczeństwie, no to musimy się poddać pewnym normom, pewnym konwencjom, czyli właśnie pewnym intencjom tego społeczeństwa. I teraz norma prawna też jest czymś, co jest związane z tym istnieniem intencjonalnym. Tak samo jak wszystkie podmioty prawa, umowy, stosunki prawne. Na przykład, czy ktoś z Państwa widział kiedyś spółkę? Nie. Dlatego, że spółki też istnieją tylko w sferze intencjonalnej. My się umówiliśmy jako społeczeństwo, że będziemy udawać, że jakaś tam organizacja jest osobą. Czyli, że może mieć prawa lub obowiązki, ale to jest tylko umowa. Gdyby w jednym momencie zniknęła cała ludzkość, to jednocześnie zniknęłoby całe prawo. Na przykład prawa nie jest w stanie stworzyć społeczeństwo jednoosobowe. Trochę oksymoron, no ale jeżeli ktoś będzie na bezludnej wyspie, będzie sam, to go nie wiążą żadne prawa, dlatego że on sam dla siebie prawa stworzyć nie może, bo też mógłby je w każdej chwili zmienić. Czyli to nie jest prawo. On nie jest w stanie wytworzyć norm, dlatego że nie ma tego aktu świadomości zbiorowej, który prawo tworzy. A norma prawna jest właśnie taką świadomością zbiorową, która nakazuje na przykład utworzenie czegoś, co normalnie nie istnieje. Czyli właśnie spółka, umowa, stosunek prawny, czynności konwencjonalne i byty konwencjonalne. Tego właśnie nie ma w tej klasycznej teorii konwencjonalności. Tam jest mowa tylko o czynnościach. No i po co ja to wszystko mówię? Nie wiem, jak z czasem stoimy. Troszkę tutaj ominę może sposoby istnienia. W każdym razie jeżeli chodzi o stosunki prawne, one mogą istnieć w różnych gałęziach prawa. I teraz trzeba się zastanowić, która gałąź prawa tak naprawdę tworzy ten stosunek.
Bo no, powiedziałem, że przedmiot intencjonalny, przedmiot prawny, na przykład spółka, na przykład stosunek prawny, powstaje na podstawie norm prawnych. Teraz pojawia się pytanie już takie bardziej praktyczne, bo tak trochę odjechaliśmy w tą właściwie nierzeczywistość, no właśnie, odjechaliśmy w nierzeczywistość, w coś, co nie istnieje realnie. Natomiast w praktyce te pytania czasem znajdują oddźwięk. To nie jest tak, że jakichś sporów prawnych nie da się bez tego rozwiązać, ale myślę, że to ujęcie teoretyczno-prawne może być takim, taką mapą dla nas. Jeżeli nie ma map albo nie umiemy się mapami posługiwać, no to nie znaczy, że nie dojdziemy do celu. Natomiast mając mapę, możemy tą drogę naszą w jakiś sposób uporządkowany obejrzeć. No właśnie, są ludzie, którzy nie potrafią posługiwać się mapami. Czasem na przykład gdzieś tam włócząc się rowerem po wsiach. Czasem nie wiem, gdzie jestem. Jak widzę ludzi, to najprościej byłoby, kiedyś tak myślałem, proszę mi pokazać na mapie, gdzie ja teraz jestem. Większość ludzi napotkanych gdzieś tam na wsiach tego nie wie. Oni mogą mi powiedzieć, którędy dojechać do najbliższej wsi jednej i drugiej, ale oni nie potrafią korzystać z mapy. I tak samo no, z teorii prawa też nie każdy, może nie tyle, że nie potrafi, ale nie chce korzystać. No, teoria prawa jest często nielubiana i dezawuowana przez praktyków, bo to też może dlatego, że w sądach się jej mało używa. To też znowu, co pan profesor Brzeziński mówił, że sądy no, często niestety nie działają w sposób zgodny ze sztuką wykładu, interpretacji prawa. Bądź dlatego, że są sędziowie niedouczeni, bądź dlatego, że jest to dla nich niewygodne najzwyczajniej w świecie. Ale to pojęcie, rozumienie wszystkich instytucji prawnych jako przedmiotów intencjonalnych pozwala mimo wszystko też w praktyce rozwiązywać niektóre spory. Ja na przykład w swoim doktoracie wykorzystałem tą teorię chociażby po to, żeby określić skutki podatkowe przekształcenia spółki. Dlatego, że w teorii istnienia, no znowu Ingarden się na niego tutaj powołał, opracował chociażby kwestię zachowywania tożsamości przedmiotów intencjonalnych, czyli do którego momentu dany przedmiot jest cały czas tym samym przedmiotem. Przykład z praktyki dotyczącej umów. Umowa leasingu jest traktowana podatkowo w sposób zależny od tego, na jaki okres zostały przewidziane raty. I pytanie, co zrobić, jeżeli dokonamy w trakcie tego okresu cesji tej umowy leasingu. Czy ten, kto wstępuje w prawa i obowiązki, będzie mógł korzystać z okresu, który biegł wcześniej względem innego podmiotu? No, był to dość znaczny spór w orzecznictwie. W końcu został mniej więcej rozstrzygnięty, ale właśnie do jego rozstrzygania można by się posłużyć tą teorią intencjonalności i określenia tożsamości umowy leasingu, bo umowa jest właśnie tym przedmiotem intencjonalnym. Czymś, co nie istnieje fizycznie, czymś, co wynika, czego cały kształt wynika z norm prawnych, ale którego kształt nie zawsze jest do końca określony przez te normy. Zwłaszcza w tej sytuacji, o której mówiłem na początku, gdy prawo jest pełne luk. No, ponieważ prawo podatkowe jest pełne luk, to ta teoria intencjonalności może być dosyć często tutaj wykorzystywana. Pamiętać oczywiście należy, że cele jednej i drugiej gałęzi prawa są zupełnie inne. Natomiast z drugiej strony pamiętajmy też o tym, że prawo podatkowe jest ściśle z prawem cywilnym związane i ono korzysta z instytucji prawa cywilnego. Więc jeżeli mówimy o instytucji powstałej na gruncie prawa cywilnego, na przykład podmiot prawa, spółka, to prawo podatkowe się wprost odnosi do tych spółek. Prawo podatkowe nie ma własnej definicji spółki. Ono po prostu używa pojęć, terminów właściwie spółka kapitałowa, osobowa, nie definiując ich z reguły. A to przejęcie pojęć z prawa cywilnego jest w sumie naturalne o tyle, że przecież sam podatek, czy zapłata podatku polega na przeniesieniu własności. Czyli podatek sam w sobie też jest tak naprawdę w pewnym sensie instytucją cywilnoprawną, bo jest to przeniesienie własności pieniędzy. Często tutaj się pojawiają takie pytania o to właśnie, oczywiście pytania teoretyczne. Czy umowa, podmiot, który właśnie wytworzony został w jednej gałęzi prawa, a do którego się odnosi druga gałąź prawa, to czy ten podmiot zyskuje jakieś odrębne życie w tej drugiej gałęzi prawa? Czy te byty są ciągle ze sobą jakoś ściśle związane?
No i właśnie tu też można różnych odpowiedzi udzielać. Z reguły jest tak, że podmiot, instytucja, umowa, stosunek utworzony w jednej z gałęzi prawa będzie jednak ściśle powiązany z tym podmiotem, instytucją, umową, stosunkiem itd., którym posługuje się druga gałąź prawa. No, na przykład chociażby ta spółka, która funkcjonuje w prawie podatkowym, funkcjonuje tylko do tego momentu, kiedy zostanie rozwiązana na mocy przepisów prawa cywilnego. Także no, tutaj się już kończyć będę. Może się powiedzieć pytanie, po co to wszystko? Z jednej strony po nic, bo są takie rozważania teoretyczne. Z drugiej strony dzięki nazywaniu umysł ludzki dużo łatwiej ogarnia pojęcie abstrakcyjne. Bo no, ewolucyjnie mimo wszystko jesteśmy bardziej przygotowani do tego, żeby zajmować się przedmiotami realnymi. Dlatego, że możemy je objąć wszystkimi zmysłami. Kartkę papieru mogę ją zobaczyć, usłyszeć, mogę jej dotknąć. Więc mam pełen ogląd rzeczy. Natomiast jeżeli się posługujemy pojęciami abstrakcyjnymi, mogę się założyć, że znaczna część z Państwa miała problemy z matematyką na przykład w szkole, bo ona jest mocno abstrakcyjna. I takie pojęcia trudniej ogarnąć, dopóki ich sobie nie nazwiemy. I właśnie temu służy teoria. Temu służy chociażby ta teoria czynności konwencjonalnych, teoria bytów intencjonalnych. I moim zdaniem warto właśnie zaprzęgnąć system ontologiczny Ingardena, dlatego, że on jest najbardziej rozbudowany ze wszystkich dostępnych filozofii. To, że on nie jest rozpropagowany, jest moim zdaniem bardzo wielką stratą dla nauki prawa, w tym nauki prawa podatkowego i cywilnego. Chociaż no, ma to pewnie jakieś tam uzasadnienie historyczne, bo Ingarden nie był specjalnie poważany po wojnie. A ponadto ma słaby oddźwięk w literaturze światowej z tego względu, że on nigdy nie został przetłumaczony na angielski. On w ogóle pisał po niemiecku, został przetłumaczony, czy on sam tłumaczył razem z jakąś tam współpracowniczką swoją, nie pamiętam dokładnie kto to był w tej chwili, chociaż to był ktoś znany, zdaje się. Ale te dzieła są tylko po polsku i po niemiecku. Natomiast no, jak coś nie jest po angielsku, to na świecie się tego nie zna. Szkoda. Wielka szkoda, bo myślę, że gdyby na przykład Weinberger i McCormick znali Ingardena, to by właśnie jego użyli do zbudowania instytucjonalnej teorii prawa, a nie filozofów języka. Chociaż z drugiej strony kto wie. Dobrze, dziękuję. To będzie tyle tej teorii. Mam nadzieję, że nie było zbyt abstrakcyjnie. Dziękuję bardzo.